14 sierpnia wspominamy świętych Antoniego Primaldo i towarzyszy, męczenników z Otranto. W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 12 maja 2013 roku, papież Franciszek dokonał kanonizacji 800 męczenników z Otranto. Była to pierwsza kanonizacja jego pontyfikatu i o tyle szczególna, że pozwolenie na nią wydał Benedykt XVI podczas konsystorza 11 lutego 2013 roku, w czasie którego ogłosił także swoją decyzję o złożeniu urzędu piotrowego. 28 lipca 1480 roku w pobliżu włoskiego Otranto wylądowała flota turecka, dowodzona przez Gedika Ahmeda Paszę, licząca około 18 tysięcy ludzi. Miasto stało się obiektem ataku tylko z powodu silnego wiatru, który nie pozwolił galerom tureckim dopłynąć do Brindisi, będącego właściwym celem tej wyprawy. Otranto, należące do Królestwa Neapolu, było niewielkim miastem otoczonym średniowiecznymi murami. 400-osobowa załoga nie miała żadnego działa. Na wieść o zbliżającej się artylerii tureckiej część obrońców uciekła z miasta. Po 2 tygodniach walk i nieustających ataków na mury miejskie, Turcy wdarli się do miasta 12 sierpnia, mordując pozostałych przy życiu obrońców. Najbliżej bram miasta znajdował się dominikański klasztor Ofiarowania Pańskiego i to on jako pierwszy został zajęty przez Turków. Bracia schronili się w mieście. Wieczorem tego dnia biskup Stefano Pendinelli zebrał wszystkich kapłanów i wiernych z Otranto, odprawił mszę pontyfikalną, aby wzmocnić swoich kapłanów i wiernych ciałem pańskim. W katedrze zebrało się prawdopodobnie około 100 kapłanów, księży diecezjalnych, bazylianów, dominikanów i franciszkanów. Do katedry szybko dotarli również najeźdźcy. Arcybiskup Agricolo został ścięty przy ołtarzu, a w chwili śmierci trzymał w ręku krucyfiks. Biskup Stefano Pendinelli i dowodzący obroną miasta hrabia Largo odmówili przejścia na islam, za co zostali żywcem przepiłowani. Starców i małe dzieci wymordowano, a kobiety i starsze dzieci załadowano na statki i wysłano, by sprzedać ich na targu niewolników. Turcy zabili także kapłanów zgromadzonych w katedrze. Niektórzy z nich odprawiali w tym czasie msze przy bocznych ołtarzach. Natomiast grupie około 800 mężczyzn w wieku od 15 do 50 lat Gedik Ahmed Pasza kazał dokonać wyboru. Albo przejdą na islam i zachowają życie, albo zginą. W imieniu mieszkańców wystąpił krawiec Antonio Primaldi i powiedział: dotąd walczyliśmy w obronie kraju, by ocalić życie. Teraz musimy walczyć, by ocalić duszę dla naszego Pana, który umarł za nas na krzyżu. Wszyscy mężczyźni krzyknęli, że wolą umrzeć niż porzucić wiarę. Wyprowadzono ich więc na wzgórze Minerwy, gdzie wszystkich ścięto. Ich szczątki przez rok leżały niepogrzebane, dopóki miasto nie zostało odbite z rąk tureckich. Wówczas szczątki męczenników zebrano i umieszczono na ścianach prezbiterium w katedrze w Otranto, gdzie szybko stały się obiektem kultu. Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w 1539 roku. Ostatecznie nie wiadomo, ile dokładnie osób pochłonęła rzeź w 1480 roku. Tradycja jednak przekazywała od zawsze informacje o 800 męczennikach. Trudno upewnić się co do imion każdego z nich, przede wszystkim dlatego, że ich męczeństwo uznawane było od początku jako wspólny akt obrony wiary. Są więc znani z imienia tylko Bogu. Beatyfikacja męczenników z Otranto miała miejsce 14 grudnia 1771 roku i dokonał jej Klemens XIV. W 1980 roku, w 500. rocznicę rzezi w Otranto, miasto to nawiedził święty Jan Paweł II. 6 lipca 2007 roku Benedykt XVI zatwierdził dekret o męczeństwie błogosławionego Antonio Primaldo i jego towarzyszy i ustalił ich lokalne święto na 14 sierpnia. W grudniu 2012 roku papież uznał cud, do jakiego doszło za ich wstawiennictwem. Chodziło o chorującą na nowotwór Franceskę Levotę. W 1980 roku odbyła ona pielgrzymkę do Otranto i w katedrze modliła się przy relikwiach obrońców miasta. Wkrótce po tym wydarzeniu została w trwały i niewytłumaczalny sposób uleczona z choroby. Zmarła w lutym 2012 roku w wieku 85 lat.
Kanonizacja 800 osób jednocześnie stała się największą liczebnie kanonizacją w historii Kościoła. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święci męczennicy Antoni i jego towarzysze osiągnęli chwałę, zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu wspomóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.